Twój już prowadzi. Pan Kepes, w regulaminie to jest napisane, że za oddanie walkowera Panie Kepes, może pan poprosić, żeby pana nie kojarzono. Może pan o to poprosić. Żeby panu usunięto z kojarzenia, to wtedy nie ma tego. Aj, tam miałem koniś B4. Na C7 lepiej było. No trudno. Cofnę. Rozplątać czy nie? No rozplączę. To zdraszuję. Jako że roszada jest duszą gry. Także panie Kepes, może pan poprosić sędziego, żeby pana usunął z kojarzenia. Ma pan prawo taką sztukę wykonać. Prowadzimy tu większościowy atak. Walkower się do rankingu nie liczy. Nie ma ruchu A3 teraz. I co z pionem B4?
Panie Kepes, pan pyta dalej, ja w wolnej chwili panu odpowiem. I po hetman C7 wymieniamy hetman. Ten... Takę? Takę? Po hetman C7 wymieniamy hetmany. Tu wisi teraz i tu. To nie będzie hetman C7, no trudno. Chociaż hetman C7 można zagrać, bo mam jeszcze B4. Mam B4. I mam hetman C7. Tu nie. Nie ma pytań, panie Kepes, no to trudno. Ale huknie zaraz. I hetman martwy. Chyba to wygram. Witam pana kota i zapraszam do gry, panie kocie. Jeszcze pan zdąży. Można się dopisać w każdej chwili. O! Ale się skompromitowałem. W takiej pozycji.
Oj, dziękuję.